naszym studiu jest już gość. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiem, że pojawiłaś się w Polskim Radiu już w poniedziałek, no bo zbliża się premiera płyty, zaczął się proces wywiadów. Tak. Były prezentowane utwory z nadchodzącego krążka, to też stanie się i u nas, ale jednym z pierwszych pytań prowadzącej było to, jak to jest usłyszeć nowy premierowy materiał już w radiu. Mhm. Ja chciałam trochę inaczej zapytać. Jak po 5 latach jest słuchać piosenek, które już poszły sobie w świat? Ale wiesz, jakby się to nie zapytała, to i tak bym powiedziała coś na ten temat, ponieważ właśnie weszłam do studia i cały czas o tym myślałam. Tutaj odbywały się różne ekscesy, sesje zdjęciowe i tak dalej. Natomiast ja sobie cały czas jednym uchem słuchałam i myślałam sobie, że na przykład tej piosenki, no to ja naprawdę nie słyszałam. Myślę, że 5 lat to pewnie tak, a to jest piosenka, której autorem jest serdeczny mój przyjaciel z Amsterdamu i naprawdę jakoś tak całkiem mi się zrobiło miło, więc może te rzeczy stare, jak się w nich jest, to się wydaje, że już się są stare i się człowiek zużyły. Nimi nie interesuje, ale z kolei jak się wraca do nich po jakimś czasie, to też całkiem jest miło. Także dziękuję bardzo, że akurat tę piosenkę wybrałaś. To dobrze, żeśmy zaczęły. Mam nadzieję, że dalej będzie jeszcze przyjemniej. Co przyjdzie, to jest tytuł nowej płyty. Płyty, która ukazuje się 5 lat od solowej epki. Mhm. No bo masz też... Po drodze zdarzyły ci się tak. Spotkania z różnymi artystami. O tym może później. Najpierw o tym tytule. Co przyjdzie? Bo już wiem, że ten tytuł może być rozpatrywany w dwóch kategoriach, czyli i bardzo optymistycznie, i dość pesymistycznie, a ja kiedy po raz pierwszy usłyszałam tytuł tego krążka, to sobie pomyślałam, znaczy od razu dobudowałam sobie dalszą część. Co przyjdzie, to przyjdzie, ale i tak dam sobie z tym radę. No, czyli to jest ta wersja optymistyczna. Ja tak trochę właściwie w tym tonie się już wypowiadam w tym tygodniu, ponieważ właśnie tak mówię a propos tej płyty, mm-hmm. że już co ma przyjść, to niech przyjdzie. I ja sobie jakoś tam poradzę z tym, bo rzeczywiście ta płyta już wisiała od jakiegoś czasu i wydawało mi się, że już tak strasznie długo ją kończę. Ale prawda jest taka, że ja się za takie świadome kończenie tej płyty zabrałam latem 2017 roku. No a skończyłam ten proces taki przedmiksowy właściwie no jakoś tam pod koniec lata, czy na początku jesieni 2018, czyli to trwało rok, a biorąc pod uwagę to, że większość rzeczy robiłam sama, to może nie było aż tak strasznie długo. Natomiast mnie się wydawało, że to już tak trwa i trwa i trwa i w związku z tym takie teraz to, co mam w tym tygodniu, czyli już takie poczucie, że ona już naprawdę idzie i że rzeczywiście przyjdzie, jest no, miłe, jest takie uwalniające. Myślę, że rzeczywiście to będzie ważne dla mnie, że ona już rzeczywiście pójdzie w świat. Dokładnie. W jakich okolicznościach powstawały te utwory? Co się zadziało w twoim życiu, że postanowiłaś napisać kolejne piosenki? Tak naprawdę piosenki, piosenki na tej płycie są z bardzo różnych też momentów, bo akurat dwie pamięci skończy się są dużo wcześniejsze. One już istniały na tym etapie misji FF. Następnie pojawił się taki pomysł, żeby zbierać historię rozstań i jakichś takich historię końców i początków, dokładnie. To miał być taki projekt, który będzie polegał na rozmawianiu z ludźmi i zbieraniu tych historii, jak oni te swoje trudne końce przekuli na dobry, nowy początek. I ja trochę takich rozmów zaczęłam prowadzić, natomiast jakoś jednak ten projekt się okazał za duży i nigdy nie doszedł finalnie do skutku, natomiast ja to doświadczenie też wykorzystałam, bo pod kątem tego zaczęłam pisać piosenki, a potem sama znalazłam się w tak trochę trudnej, jakiejś tam bliskiej tym historiom sytuacji i dzięki temu trochę napisałam płytę o jakimś swoim doświadczeniu, a trochę jednak w szerszym kontekście jakiegoś takiego wspólnego przeżywania, a jednocześnie część piosenek też no, ma taki wymiar po prostu obserwacji nie tylko mnie, ale też świata, zmian, kierunku, w którym idziemy, zachowania innych ludzi i tak dalej. Więc jest takie bliższe doświadczenie, ale jest też ten szerszy kontekst. Bardzo ładna twoja pamięć.
Dziękuję bardzo. Utkana z... Trudna jak każda inna. Utkana z pięknych dźwięków, w związku z czym być może to, te dźwięki i ta melodia powoduje, że można nabrać trochę dystansu do trudów pamięci. Co byś chciała ocalić od zapomnienia? A wiesz co, wiele bardzo rzeczy. Mnie tak naprawdę ta piosenka jest najbardziej o tym, nawet chyba nie o tym, co się świadomie pamięta, tylko o tych różnych rzeczach, które gdzieś tam są pochowane po zakamarkach i nagle zupełnie nie myślisz, niby nie pamiętasz, a widzisz coś i to jest jakiś taki rodzaj triggera i coś ci przychodzi do głowy, czego już ci się wydawało, że dawno nie pamiętasz, czy dawno nie masz z tym żadnej łączności, więc... Przedziwne są te połączenia. Udało ci się odkryć coś takiego już w swojej głowie, w swojej pamięci? Podobno można w ogóle kontrolować pamięć i to, co się zapamiętuje, ale ja jakoś jeszcze do tego nie doszłam. Mnie się regularnie zdarza, że mam na tyle, mam bardzo mocno poutykane, że tak powiem, te połączenia i bardzo wiele rzeczy mi się kojarzy z czymś innym, jakieś takie właśnie ciągi skojarzeniowe się wydarzają, więc... Nie, to są jakieś rzeczywiście odmęty zakrętów. A jak wygląda twoja muzyczna pamięć? Muzyczna, masz na myśli, jak rzeczy, piszę sama, czy rzeczy, które mi się kojarzą? Rzeczy, które ci się kojarzą, czy potrafisz na przykład mieć... U mnie we wspomnieniach bardzo ważną rolą jest dźwięk, muzyka, czy tak jak brzmienie miejsca, w którym dane, z którego dane wspomnienie pochodzi. Ciekawa jestem, jak to jest u ciebie. Jest tak, że piosenka bardzo mi się silnie kojarzy z kontekstami, w których jej słuchałam i rzeczywiście jak słyszę piosenkę, której nie słyszałam od jakiegoś czasu, zazwyczaj jestem sobie w stanie przypomnieć ostatnie miejsce, gdzie jej słuchałam albo takie najważniejsze momenty, kiedy ją słyszałam, więc jak mam jakieś takie swoje ukochane piosenki, których słuchałam w jakimś ważnym momencie albo usłyszałam w takim rzeczywiście jakimś istotnym punkcie w czasie, to zazwyczaj przypominam sobie te ostatnie, ale potem też inne i ona jest takim łącznikiem przez te wszystkie czasy, gdzie mi towarzyszyła. Więc można sobie powędrować w głowie. Tak, wędrówka. Jak wiele, czy chciałam zapytać w ogóle, jak podróżowanie, jak różne miejsca, które odwiedzasz, odwiedziłaś, wpłynęły na kształt i brzmienie nowego krążka? Było coś takiego w ogóle? Akurat myślę, że w przypadku tej płyty nie było czegoś takiego, bo ta płyta jest bardzo taka domowa. To znaczy ja bardzo dużo rzeczy nagrałam u siebie w domu. Hani Raniszewskiej pianiny nagrałyśmy u niej w domu. Ostatnie rzeczy nagrywałam w Krakowie u Piotrka Madeja, ale to nie była podróż. Znaczy to o tyle była podróż, bo pojechałam wcześniej do Krakowa na festiwal w kamerę i tam się spotkałam z nim i ustaliliśmy, że zrobimy taką akcję nagraniową i dograniową ostatnich rzeczy do tej mojej płyty. Natomiast no nie traktuję tego jako jakiejś wielkiej podróży, mimo że tak naprawdę była bardzo miła i ważna, ale akurat ta płyta nie jest płytą podróżniczą. Jest zdecydowanie bardziej domowa. Czy to jest płyta osób, które stanęły na twojej drodze? Uderzam do Hani Raniszewskiej, bo jestem ciekawa, jaką ona odegrała rolę, jaką odgrywa rolę w twojej twórczości artystycznej. To jest płyta, gdzie te osoby, to jest płyta bardzo moja, która musiała mieć takie bardzo silne filary, żebym mogła ją zrobić. Bo ja się bardzo bałam pracy w kompletnej, w pojedynkę, w samotności. I w pierwszej kolejności odezwałam się do Olka Orłowskiego, ponieważ z nim zrobiłam te dwie starsze piosenki. Chciałam też skończyć to razem z nim, żeby to była też jego wypowiedź, te piosenki, ale jednocześnie poprosiłam go o wsparcie na tej drodze całej pracy nad pełną płytą i on rzeczywiście tę drogę ze mną przemierzył. Hania też się pojawiła bardzo na początku tej drogi. Ja po prostu usłyszałam jakieś jej nagranie w internecie, jeszcze nie wiedząc, że będę tę płytę robić. Napisałam do niej, że mi się podobało to nagranie i w ten sposób się zgadałyśmy, umówiłyśmy się i zaczęłyśmy opracowywać jakieś tam te moje szkice, które ona poczuła i
i rzeczywiście na przykład do piosenki Nie zaczynaj bardzo silnie, jest tam jej wkład, rzeczywiście słychać to pianino, na tym się właściwie opiera taki nastrój tego numeru. I ona rzeczywiście była też obecna przez pierwszą połowę tej pracy właściwie i nagrywałyśmy kwartet smyczkowy, a potem ta druga połowa roku ja już bardziej byłam skupiona na tych rzeczach gitarowych, cięłam sobie te smyczki, też kończyłam te rzeczy sama i tam się pojawił pod koniec tego etapu właśnie Piotrek Madej, Patryk Depan, który dopełnił, tak, te ostatnie rzeczy zrobiliśmy razem. Ten tytuł nie daje nadziei. Ale piosenka już jak najbardziej tak, będzie gorzej. Skoro płyta już przyjdzie, tak. Potem przyjdzie zwrotna od słuchaczy i od krytyków, chociaż wiem, że już część dziennikarzy muzycznych otrzymała ten krążek do odsłuchu i że zachwyca się tym, że tak pięknie połączyłaś delikatność z siłą. Jeszcze czytałam w drodze tutaj recenzję w Polityce, więc już też pojawiają się w prasie. Tę samą recenzję i ja czytałam. I chciałam właśnie zapytać, jak to jest z tą subtelnością i siłą? Czy rzeczywiście to słowo może kojarzyć się z siła kojarzyć się z delikatnością? Nie wiem, czy może, ale tutaj rzeczywiście chciałam połączyć taki rodzaj, bo to nie chodzi o delikatność, bardziej o wrażliwość. To znaczy, że niekoniecznie jest tak, że jak ktoś jest wrażliwy i odbiera, nie wiem, widzi więcej, to nie potrafi zawsze, sobie nie potrafi z tym poradzić albo nie potrafi jakoś o tym opowiedzieć, więc w tym sensie to się może łączyć, bo można w sposób bardzo akurat, tak na tej płycie naprawdę jest, że w sposób bardzo kameralny i subtelny opowiada się o czymś. I sam fakt, że się o tym mówi, świadczy o tym, że jednak jakąś siłę trzeba mieć, bo po pierwsze się coś przeżyła, po drugie ma się na tyle właśnie tej mocy, żeby o tym mówić, więc moim zdaniem to połączenie jest możliwe. Zmęczyły cię bodźce płynące z rzeczywistości? Zmęczyły mnie, bardzo mnie zmęczyły. Wyłączyłam się z Facebooka na prawie rok. Oprócz tylko rozdzieliłam sobie Messengera i Facebooka i kompletnie wyłączyłam. Wszelkie bodźce, zaczęłam słuchać bardzo takiej kameralnej, cichej muzyki. Do tej pory zresztą trudno mi jest przez dłuższy czas znieść coś, co jest bardzo takie głośne i dźwiękowo opresyjne. Więc rzeczywiście jakoś postanowiłam na tej płycie otoczyć siebie, jakby otoczyć innych tym, czym sama siebie chciałam otaczać. Wiesz, że są tacy ludzie, tacy fani twojej twórczości, że nie znając płyty kupują bilety w ciemno? Wiem. No pochwal się. Ale mówisz jakieś historii? O koncercie, który w planetarium miałaś pod gwiazdami grać i biletów. Bilety się wyprzedały, tak? No. Wiesz co, to zastanawiałam się, czy opowiadałam ci może historię, bo historia tam była jeszcze jedna przezabawna, bo napisał do mnie chłopak, że bardzo mu przykro, bo chciał bardzo przyjechać na ten koncert, ale kupił bilety, a tam jest taki trudny system rezerwacji biletów. Myślał, że kupuje na koncert, a kupił do Centrum Nauki Kopernik po prostu, żeby wejść. I że cieszy się, że dzisiaj to odkryła, nie jutro, no bo by jechał. Ja sobie myślę, kurczę, coś jakoś może mu zorganizuję. No mówię, że to zrobimy jakąś wymiankę, poczekaj, coś zorganizuję, a skąd ty jedziesz? Z Krakowa. Okazało się, że nie dość, że nie zna płyty, jeszcze się wyprawił do Krakowa. Ja podarowałam mu te dwa bilety, żeby mogli z dziewczyną wejść na koncert, a on w ramach podzięki kupił dla mnie w prezencie 4 bilety na mój następny koncert, żebym sobie je mogła rozdysponować i również przyjedzie. Więc opłaca się, warto robić dobre rzeczy, bo ludzie kompletnie tacy właśnie szaleni w dobrym sensie tego słowa, nie dość, że kupują bilety, to przyjeżdżają jeszcze i potem kupują znacznie więcej biletów. Wiesz, że szerzy się dobro. Niektórzy mogą zazdrościć takich słuchaczy. No i słusznie. Bo bardzo takich słusznie. Słuchaczy należy hołubić, chwalić i o nich należy mówić, także pozdrawiam serdecznie. I jakie będą koncerty? Koncerty w pierwszej części roku będą bardzo kameralne.
bo zależy mi na tym, żeby utrzymać ten klimat płyty, to znaczy ten, to zmniejszenie skali, właśnie te cisze i tę kameralność, to spotkanie. W drugiej połowie chciałabym trochę spróbować rozszerzyć skład i zbliżyć może ten sound też do soundu koncertowego, natomiast na razie gramy w trio z Hanią Roniszewską właśnie na pianinie i z Michaliną Bieńko na klarnecie i na instrumentach klawiszowych, więc też mały kameralny skład. Ja tylko powiem, bardzo serdecznie zapraszam i spieszcie się kupować bilety. Tak, bo potem... ten 16 lutego, który jest w Warszawie zaplanowany, to tam już rzeczywiście te poczwórne bilety się sprzedają, także nie wiem ile to potrwa. Bardzo się cieszę, bo to też świadczy o nas, słuchaczach, że dorastamy. Ja bardzo dziękuję też za te wszystkie dobre słowa, bo ja wiem, że to nie jest płyta taka do komercyjnego radia, mimo wszystko bardzo wiele dostaję dobrego zwrotu od ludzi, którzy tego słuchają, także bardzo dziękuję. I niech to się nigdy nie skończy, chociaż piosenka skończy się nazywa. Bardzo dziękuję. Ależ ponazywałam te piosenki, Misia, koniec świata. Misia Furtek była moim gościem, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia.